Halo, uwaga, witajcie, nazywam się Basia Rosłaniec. Słuchajcie, chciałabym powiedzieć o najważniejszej rzeczy w moim życiu. Chciałam wam powiedzieć o tym, że ja osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. I to nie jest żaden żart. I to nie jest nic związane z żadną religią. To nie jest żaden rytuał. Ludzie myślą, że znają Jezusa, bo znają jakąś religię, ale to jest totalne kłamstwo. To jest totalne kłamstwo. To kłamstwo prowadzi cię prosto do piekła. Bo Jezus powiedział, to są słowa Jezusa. Słowa Jezusa. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego, nie będziesz wybawiony, nie będziesz zbawiony, nie będzie dla ciebie ratunku, nie będzie odpowiedzi na twoje modlitwy, nie będzie twoje odpowiedzi na twoje wzdychania do Boga. Jeżeli ty nie skierujesz teraz swojego serca, nie skierujesz swojego serca na te słowa, które do ciebie mówię, na Boga, jeżeli nie wysłuchasz mnie teraz i twoje serce nie będzie nakierowane na postać żywego Jezusa Chrystusa, bo religia zrobiła jakąś marionetkę z tego Jezusa, zrobiła z niego lalkę, zrobiła z niego chlebek, ale to jest żywy Bóg, to jest Bóg, to jest Król Królów, to jest Zbawiciel, to jest ratunek do twojego życia. Jedyny ratunek to jest ostatnia deska ratunku. Nie masz innego pomocnika. Nie masz innego przyjaciela na tym świecie. Nie masz innego ratunku. Ja mówię o tym z taką pasją, dlatego, że ja osobiście spotkałam Jezusa. Ja go osobiście spotkałam. I on jest piękny. On jest dobry. On przyszedł. On jest moim przyjacielem. On mnie wysłuchuje. Prawica Pana jest wyciągnięta nad moim życiem. A ty jesteś sam skazany na głupotę tego świata. Dlatego, że nigdy nie szukałeś prawdy. Szukaj prawdy swoim sercem. Szukaj prawdy swoim sercem. Bo ten świat i wszystkie jego radości i wszystkie jego przyjemności się skończą. One się skończą. Zakupy się skończą. Nowa kiecka będzie starą kiecką. Nowy samochód będzie starym samochodem. Plazma TV będzie starym gratem. I staniesz kiedyś przed Bogiem i Bóg ciebie spyta, co zrobiłeś z Jezusem? Co zrobiłeś z tą informacją o żywym Bogu? Ja ci mówię to, ponieważ ja spotkałam Jezusa osobiście, ale ja nie wiedziałam, że Jezus to Bóg. Ja szukałam prawdy, bo ja nie wierzyłam, że Bóg mieszka w jakimś obrazku. Ja nie wierzyłam, że Bóg, który jest Twórcą, jest zredukowany do kościoła, do kaplicy jednej. Ja w to nie wierzyłam i ja błagałam Boga w modlitwie o prawdę. I ja go zapytałam, kim jesteś? Kim jesteś? I przyszedł do mnie Jezus Chrystus. Ja go spotkałam. Spotkałam się z miłością. Spotkałam się z pięknem. Z dobrocią. Nie przechodź obojętnie do tych słów. Bo to są najważniejsze słowa twojego życia. To są najważniejsze słowa twojego życia. Żebyś szukał prawdy o Bogu, o Zbawicielu, bo jest zbawienie. Jest zbawienie od śmierci, od choroby, od lęku, od strachu, od niebezpieczeństwa. Jest zbawienie i to zbawienie ma na imię Jezus. Ja nie szukałam Boga, ale ja szukałam szczęścia. Ja mieszkałam w pięknym kraju. Ja jeździłam na wspaniałe wakacje, skończyłam prestiżowy uniwersytet, ale w moim sercu była pustka. W moim sercu ja wstawałam rano i czułam pustkę. Mimo tego, że miałam wszystko, to o co zabiega przeciętny człowiek. Brakowało
rodzisz się martwy, rodzisz się martwy, ale aktem decyzji możesz osobiście spotkać się z Bogiem. Aktem decyzji. Nie aktem żadnej religii, nie aktem żadnego pośrednictwa, nie aktem żadnego rytuału kościelnego, tylko aktem twojej wiary. Nakieruj swoje serce na Jezusa Chrystusa, bo tylko w Jezusie jest zbawienie. To jest twoja jedyna deska ratunku, to jest twój jedyny przyjaciel, to jest twój jedyny pośrednik, twoja ochrona. Nic się tu na ziemi nie ochroni, ani rząd, ani maseczka, ani lekarz. Nikt cię tak nie ochroni jak Jezus Chrystus, bo tylko w Jezusie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie i prawdziwa wolność tylko jest w Jezusie Chrystusie. Nie marnuj ani jednego dnia, ani jednej minuty. Zawołaj do Boga i powiedz: Boże, jeżeli ona mówi prawdę, a ja Ciebie nie znam, to ja chcę Ciebie poznać. I ja chcę prawdy. I ja chcę Ciebie realnie doświadczyć. Już dziś zawołaj tak do Boga. A ja Ci gwarantuję, że jeżeli zrobisz to szczerym sercem, to On przyjdzie i spotkasz się z największą miłością swojego życia. Amen.